Ludmiła Podgórska, absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i studiów podyplomowych Żywienie Kliniczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od końca studiów nieprzerwanie pracuje w zawodzie. Specjalizuje się w leczeniu nadwagi, otyłości i ich powikłań. Od 2012 roku związana z kliniką chirurgii ogólnej, onkologicznej, metabolicznej i torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie wchodzi w skład zespołu żywieniowego i opiekuje się chorymi kierowanymi do chirurgicznego leczenia otyłości. Cześć, miła. Bardzo Cześć. się cieszę, że się spotykamy znowu. I że tym razem możemy zrobić coś razem wspólnie dla dobra ogółu. No, mnie też to bardzo cieszy. No. Poznałyśmy się rok temu. Ja się przygotowałam rok temu do operacji. Mhm. I mam wrażenie, że to zrobiłam na pałę trochę, tak w sensie, wiesz, wybrałam sobie. Um, znaczy, ja byłam bardzo zdesperowana też. Ja już mhm. po prostu bardzo się chciałam leczyć. I tak w pewnym momencie. Doszłam do wniosku, że w sumie to tak patrzę, że niektórzy ludzie. Znaczy ja robiłam wszystko zgodnie z lekarzem, jakby z zaleceniami z tego szpitala, w którym ja robiłam operację. E, I tam po prostu miałam się stawić, nie? dwa tak. dni przed operacją, zrobić badania. E, no ale robiłaś też w dobrym ośrodku. Robiłam w dobrym ośrodku, żeby Bardzo nie doświadczony. Bardzo doświadczonym, podobno najlepiej wyoperowany chirurg pod tym kątem w Polsce. Ktoś mi to mówił. Okej, okay, ale bardzo, ale dobry, okay. dobry, dobra, nie mówię. Bardzo dobry. Bardzo dobry, tak. I zresztą było spoko, poza tym, że był straszny upał. Um, I obudziłam się tak trochę z ręką w nocniku i mówię tak, a może się najpierw spytam, jak ja mam jeść po tym wszystkim, e, co ja mam robić i tak dalej. I znalazłam ciebie z polecenia. Mhm. Mm, no i się zaczęło. Powiedziałaś mi wtedy, nauczyłaś mnie przeżuwania. Pamiętam, że to było najważniejsze, żeby się przed tą operacją nauczyć dużo przeżywać. Tak, ale to chyba było tak, że my wcześniej miałyśmy kontakt, wyjeżdżałaś później do Paryża. I Jezu, jakoś... Oczywiście, że tak. Zadzwoniłam do ciebie. Ja żyłam stworzyłam... wtedy przed operacją. Tak, i ty mhm. powiedziałaś: "OK, wszystko fajnie, ale ja teraz jestem w samolocie, coś w tym stylu. Było tak, jest tak. to prawda. No nie, na pewno nie w samolocie, ale na lotnisku, albo wsiadałam do samolotu. No tak. No i, e, i później ja nie pamiętam w sumie, jak to było, o której my się, znaczy na ile przed operacją my się konsultowałyśmy, Trzy ale tygodnie przed Ale no tak, no to tak myślałam, że to musiało być jakoś bardzo krótko przed, mm -hmm. no bo jak ja powiedziałam, że masz przeżuwać, no to to już jest już ostatni tak. moment i jakby nic innego nie robimy. Tak, no bo to tak nie naprawdę. jest moment, w którym e, jakby wprowadzasz podstawy, oczywiście można o tym pogadać, że tam, żeby starała się jeść pięć razy dziennie, no bo tak będzie po operacji, mm -hmm. przynajmniej powinno być. No ale najważniejsze jest przeżuwanie. I to nie popijanie. I nie popijanie. I do dzisiaj tego nie robię. Bardzo dobrze. Kilka razy mi się zdarzyło, że piłam w trakcie jedzenia, ale po prostu to, czego chyba nie wie nikt, to nie zrobił sobie takiej operacji, to po prostu jest e, hardcore. W sensie co? poczucie jest okropne mhm. i po prostu z brzucha wszystko się wy... No, tak. Efekt fontanny. Efekt fontanny, dokładnie. No ale dobra, nie, nie, nie wchodźmy w szczegóły. Chciałam e, zapytać Cię o to, od czego zaczynam właściwie każdą rozmowę z każdym gościem i gościnią? Ile razy w życiu byłaś na diecie? Nie wiem. Ale to jest tak mało? Nie. Czy to jest tak dużo? Nie, tak dużo. Mm. W sensie? E... O jejku. E... Dieta ze starogliskiego to jest styl życia. Ja to mówię wszystkim moim podopiecznym mhm. i zawsze zwracam uwagę na to, że e, jeżeli zmieniamy swój sposób żywienia, to trzeba to robić małymi krokami i tak naprawdę to nie ma końca. Niestety, e, dieta obecnie ma takie słowo dieta ma wydźwięk pejoratywny w sensie od zawsze nie wiem, czy od zawsze odkąd mhm. ja żyję. Czyli to jest taki krótki okres czasu, w którym masz super lekcję, musisz mm -hmm. to przetrwać, wiesz, że będzie efekt e, tego chudnięcia, później będzie efekt jojo, to jest e, to, o czym się nie mówi. E, I ogólnie kojarzy się z głodem i źle się kojarzy. I ja, e, jako dziecko, miałam lekką nadwagę. W sensie, no bo ja jestem dzieckiem lat 80. W naszych czasach było tak, że jeżeli były dwie osoby w klasie, które były troszkę większe... To były grube. To <grym> ja byłam jedną z nich zwykle. Mm. Z dziewczynek. W sensie nie, nie, uważam, że byłam normalna. Tak Teraz sobie myślę. Tak jak każdy. Kto... Yy, no, no ja byłam x razy na diecie. No pierwsza taka bardzo poważna dieta, którą sobie sama zafundowałam, no to chyba była w siódmej klasie. I jaka to była dieta? A to sama sobie wymyśliłam A. jakoś tam nie jadłam, na pewno nie jadłam kolacji, na pewno codziennie ćwiczyłam. No jakby pamiętam, że e, pojechałam wtedy z rodzicami w ogóle w wakacje do znajomych, e, do Szwajcarii. E, i, no I ta e, koleżanka mojego ojca, ona była taka zafiksowana w ogóle na, na zdrowy styl życia, ale tak normalnie. Ja jej powiedziałam, że nie chcę jeść kolacji, a ona pamiętam, że mówi do mnie dziecko, co ty mówisz w ogóle, jak to nie chcesz iść kolacji, kolacja też jest ważnym posiłkiem, jeszcze ja się że mm. o czym ty mówisz, a, no ale, <grym> ale to pamiętam. I później, jak poszłam do liceum, yy, to się okazało, że mam Coca Colę za złotówkę w szkole, w szklanej butelce, nie? Nie. nie. Była albo w puszce, okay. albo była z automatu. Mhm. Ja na każdej przerwie piłam puszkę coli. Na każdej. Jeszcze nie było wtedy... Była light, nie było... Ale też Piła była niedostępna. Normalną. No wiem, ja też. Trzeba się szanować. Mhm. No i wtedy, znaczy wtedy tak myślałam, trzeba się szanować Coca-Cola. No i efekt był taki, że byłam taką klas takim klasycznym przykładem osoby, która niewiele jadła, bo też uważałam na to, żeby... Tak sobie teraz myślę, że ja w ogóle mało jadłam w ciągu dnia. Też nie chciałam. E, ja byłam normalna, tak? W sensie miałam masę ciała w normie i tak dalej, ale nie chciałam, żeby ktokolwiek widział, że jem. Ja piłam tą kolę. Naprawdę tak było. E, i, e, A czy ja e, mi to nie dziwi. E, I no. ja przytyłam chyba 10 kilo w ciągu roku, no co jednak dla dzieciaka jest mega dużo. No i później tak, tak mi się wahało. No, ja raczej na takich popularnych dietach pamiętam, że miałam taką ciocię. Mhm która zawsze była na diecie i ona powiedziała, że jest dieta kapuściana. I moja matka zrobiła tą zupę. Mm. No ja pamiętam do tej pory ten smak. Mówię, pff, chyba żart. Ale pamiętam, że koleżanka mojej siostry przyniosła dietę kopenhaską. Chyba każdy na tym był. Na pewno każdy, kto tutaj siedział tak. i mówił o dietach i nie był lekarzem. I... Pamiętam, że to koleżanka właśnie mojej siostry do nas przyjechała na 12 dni i my pyknęłyśmy tą dietę. Ale to był hardcore. Mm -hmm. No i... A później pamiętam, że na studiach w ogóle na drugim roku chyba byłam u dietetyka. To jest ciekawe. No bo tak przytyłam. A co studiowałaś? Dietetykę. Mm -hmm. No ale... No ja miałam takie wahania, takie trochę w normie, trochę nadwagi. Mm -hmm. Najwięcej ważyłam na drugim roku studiów, ale ja nadal piłam tą kolę i nadal piłam soki i pamiętam, jak dzisiaj dziewczynom ze studiów, z którymi do tej pory się przyjaśnie, mówiłam, że stara, wodę to piją konie. <grym> Więc ja pamiętam, że przyszłam do tej dietetyczki i się zważyłam i ona mi powiedziała, wiesz, no patrzyłam na twój dzienniczek, wszystko jest super, ale no wiesz, no jakby ta kola, te soki, no to nie bardzo. I ja tak a no dobra, no to przestanę tu pić. Ja od tamtej pory. Mm -hmm. Nie piję koli parę razy. Zdarzyło mi się, a i byłam dwa razy na keto, mm -hmm. ale to z zupełnie innego powodu. I. I. i, i wtedy piłam kolezero. Mm -hmm. Ale. Yy, a tak w ogóle na co dzień, to tak jestem na diecie wegetariańskiej. Mm -hmm. Więc to tak, jeżeli możemy tak nazwać dietą, ale prowadzę zdrowy styl życia, tak. To jest niesamowite. Nie wiem, jeszcze nie rozmawiałam z, z facetami tutaj, ale każda dziewczyna, która tutaj siedziała, jesteś piąta chyba, mówi o tym, że pierwsza dieta była, jak miały 12 lat? Tak. I jedna z pierwszych to była dieta, właśnie kopenhaska czy tam szwedzka. No tak. Standard. No tak. I też sporo z nich mówi, że były większe, wówczas się odstawały niby od grupy rówieśniczej, ale dzisiaj patrzę, że one w ogóle nie były grube. Natomiast no były tak. absolutnie przekonana, że, 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 są, że są grube. Tak, ale ja też miałam, taki, wiesz co, taką sytuację chyba trochę w e, mój ojciec zawsze się odchudzał. zawsze. Mhm. E, moja babcia pamiętam, że zwykle coś mówiła o odchudzaniu, bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale no to był jakiś temat, no bo to pamiętam. A, no i no i wiesz, no jakby te wszystkie magazyny, w każdym magazynie, że musisz schudnąć, dziesięć ćwiczeń na brzuch, dziesięć ćwiczeń na to, bądź bardziej atrakcyjna, no, to Robi wiele złego, mm. no. A w środku, y, na okładce, masz jednocześnie napisane, zaakceptuj siebie, tak, bądź, tak, tak. Tak. a tak. potem jest bądź lepszą wersją siebie oraz schudnij 10 kilo, nie? Tak, jak schudnąć 10 kilo? Forma mm. do lata. Forma do lata. No, więc to jest. Y, myślę, że to straszną krzywdę robi wielu osobom. Przestałaś pić soki, przestałaś pić Coca-Cola? Tak. I waga ci się unormowała? No tak. I masz. Świetnie zawsze wygląda, czy w sensie zawsze wyglądasz, no, tak jak cię kojarzy, i, i, i tak dalej. Co w Twoim życiu zadecydowało, że postanowiłaś e, po pierwsze właśnie być, być dietetyczką, a potem pracować z pacjentami chorującymi na otyłość, bo jesteś jedną z osób, które pracują w takim całym zespole specjalistów. E, więc mamy lekarza bariatry, pewnie tam jakiegoś endokrynologa, fizjotera mm. fizjoterapeutę, dietetyka właśnie klinicznego. Teraz będziesz niedługo psychodietetyczką i tak dalej. Gdzie pojawiła się w tobie ta misja i kiedy to się stało, że, że chcesz właśnie pomagać ludziom? I kiedy dotarło do ciebie, że otyłość to jest coś więcej niż właśnie ta wiesz, forma do lata? Nie? Wiesz co, to jest tak, że ja w ogóle miałam iść na medycynę. Znaczy, ja chciałam wiele rzeczy robić w życiu, ale ponieważ mój e, tata jest lekarzem, e, mój brat e, jest lekarzem, wtedy był st e, na studiach, jak ja miałam iść na studia, e, wszyscy mieli na mnie pomysł. Mm. A ja miałam wiele pomysłów, natomiast żaden nie zyskiwał aprobaty. Na medycynę się nie dostałam, bo klasa maturalna dla mnie to był w ogóle taki ciężki rok. Mm. I. Wszyscy mówili, o Jezu, jaki masz słaby wynik. A ja sobie myślałam, Fak, jak, jaki to jest dobry wynik. Uh -huh. Bo w ogóle się nie uczyłam. O oh, wow. <noise> Ale e, poszłam na, e, na żywienie człowieka na SGGW, bo wtedy jeszcze nie było kierunku dietetyka. E, no i tam jakoś zostałam. Znaczy, ja zawsze chciałam pomagać ludziom. Myślę, że, e, że nawet nie do końca mogłam być tego świadoma. Mm. I później parę razy miałam taki pomysł, że może jednak ta medycyna, lekarski i tak dalej. I pamiętam, że yy, u mnie na osiedlu mieszkał też najlepszy kumpel mojego ojca z studiów, który był chirurgiem. Mm. No, i jak my się spotykaliśmy w warzywniaku, to się kłóciliśmy zawsze. On mówił: weź w ogóle, daj spokój, idź na tą medycynę, będziesz operować ludzi, twój zawód jest niepotrzebny, bla bla bla. A ja mówiłam, dobra, dobra, moi pacjenci nie będą do was trafiać. No i tak się złożyło, że ja później, jeszcze po studiach, miałam różne tam e, takie sytuacje, że myślałam, czy się nie przebranżowić, nie robić czegoś innego. Bo też ogólnie na rynku dietetycznym jest bardzo trudno. To nie jest łatwy rynek. Dlaczego? Dlatego, że ludzie chcą cudu, a tego cudu nie ma. Mm. No i tak mówię do mojego ojca, tato, kurde, nie wiem, co robić w ogóle bo y, wiesz, nie ma tych pacjentów, zatrudniłam się tu, zatrudniłam się tam. Jakby nie wiem, co mam robić. A mój ojciec, a to wiesz co, zagadam z kumplem, y, czy by ci pacjentów nie podesłał. No i poszłam na rozmowę w ogóle do profesora Paśnika. Mhm. I to jest cudowny człowiek, w sensie, y, no bo on jest nazywany ojcem polskiej bariatrii, on wykonał najwięcej operacji bariatrycznych y, w Polsce, jest po prostu, ale on też jako jedyny i jako pierwszy w ogóle stwierdził, że yy, jakby sama operacja to jest narzędzie. Pacjenci muszą zmienić swój dotychczasowy styl życia, i dlatego najpierw się wspierał psychologiem i dietetykiem i później do nas dołączyła fizjoterapeutka. Więc ci pacjenci mają takie pełne wsparcie, takie kompleksowe, jeżeli chodzi o to leczenie otyłości. I super też jest to, że profesor nigdy mnie nie narzucał. Jak ja mam prowadzić tych pacjentów? Ja też nie miałam na studiach w ogóle ani słowa o tym, ale pamiętam, że oglądałam programy na TLC i mówiłam, fakt, mogłam to robić. Znaczy, ja mam do programów na TLC, czy z jednej strony. Mm, hmm. Bo uważam, że one trochę, czy faktycznie, ewentualnie mogły komukolwiek powiedzieć, w takim szerokim, powiedzmy, aspekcie, że w ogóle jest coś takiego jak operacja bariatryczna, a z drugiej strony sprow sprowadziły to do tego, że musicie wyciągnąć dźwig z mieszkania, wiesz, z domu, żeby w ogóle się na taką operację wiesz, zakwalifikować. Tak, a to jest no to nieprawda, jest, nie? To jest problem, bo mhm. wszystkim się wydaje, że, musi, że muszą ważyć 100 nie wiem, 50, 100, nawet 150 to nawet mało. 200. 200, 250. Miałam kiedyś taką pacjentkę, która powiedziała, że, no, że jej kuzyn jest anestezjologiem, mieszka w Wielkiej Brytanii. On jej powiedział, że, że u nich to operują 200 kilowych, sama da radę. Ja mówię, no, nie da pani rady, otyłość jest chorobą przewlekłą, ona może być w remisji, ale jeżeli nie zacznie się pani leczyć, to ona będzie po prostu się pogłębiać i. Może lepiej jest się zaprobać w tym momencie i pracować nad tym całym stylem życia, a nie rzeczywiście czekać, jak pani będzie ważyć te 200 kilo. Bo teraz, no bo to była młoda dziewczyna, około, nie wiem, 30-40 lat. I mówię, powie pani, no teraz to pani jeszcze przedłuży życie, wpłynie na to, że zmniejszy pani ryzyko zachorowania na laka sutka, na laka jelita grubego, wycofają się pani choroby metaboliczne, które się pani zaczęły, czyli, nie wiem, nadciśnienie, oporność która nie jest chorobą, ale prowadzi do wystąpienia innych chorób, I przede wszystkim zajdzie pani spokojnie w ciążę, bo to była też dziewczyna, która miała niepłodność. Albo będzie pani miała większe szanse, żeby zajść w ciążę. Mhm. Mm. I no ona też była ofiarą tego mitu, tak? Jeszcze od lekarza, to jest w ogóle najgorsze. Natomiast... A jak, o jakim micie mówisz? Właśnie tym, że ona tak. ma 10, 200 kilo, a tak. dopiero tak, 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 tak. Mhm. Mm. No, ja miałam wielu takich pacjentów. Znaczy, ja w ogóle miałam wielu pacjentów, którzy do mnie przyszli jako do dietetyka, dietetyka. I oni mieli już drugi stopień otyłości i ciężkie choroby powikłania otyłości albo trzeci stopień. I mówili, ja im mówiłam, że ja nie jestem w stanie im pomóc. W sensie takim, że okej, okay, możemy uzyskać pewną redukcję, ale to, tego nie utrzymają, po prostu to jest choroba. To jest niesamowite. Ja byłam u tylu dietetyków. Dietetyczek. Chyba nigdy nie byłam u mężczyzny, w ogóle tak teraz sobie myślę. A mamy bardzo solidną grupę. Znaczy nie, mamy ich paru, byłam, ale bardzo. są świetni. W sensie na przykład, nie wiem, mm -hmm. Damian Parol, Tadeusz Sowiński. No to, to są e, cudowni ludzie. Byłam raz u faceta. Teraz sobie przypominam. Ale na przykład byłam właśnie u, u kilku kobiet i, i byłam, wiesz, ważąc tam, nie wiem... No Teraz powiem kilogramy, to nikomu nic nie powiem, no ale powiedzmy, że nie wiem, ważyłam 70 kilo, byłam u dietetyka, 80 byłam u dietetyka, 90 byłam u dietetyka, 110 byłam u dietetyka i nigdy nie usłyszałam u żadnej z tych osób, wiesz. A to mhm. nie były takie, wiesz, osoby, nie wiem, książka telefoniczna pierwszy, no tak, wiesz, tak, wiesz, tak, co chodzi, nie? albo tam z reklamy w Google. Tylko to były takie, wiesz, osoby, które miały y, mnóstwo klientów, czy tam pacjentów, znaczy pewnie klientów bardziej. Nawet zdarzyło mi się, że lekarz mi polecił dietetyka, do którego ja poszłam. I to była kobieta, która kazała mi kupić jakieś w ogóle żywność w proszku i się tylko nią żywić. Taką, wiesz, białkową, czy nie wiem, co to w ogóle było. Mhm. W ogóle, wiesz, pierwsze co jak usłyszałam, miałam tylko resztki takiej jakiejś, wiesz, zdroworozsądkowej, mhm. że, że wiesz, jakiejś takiej, nie wiem. No, Instynktu samozachowawczego, cokolwiek, i po prostu powiedziałam: Dobra, to ja się zastanowię i wrócę. Już nie wróciłam, sprawdziłam, wiesz, na znanym lekarzu tę osobę, która jakby mi ta dietę przepisywała. W ogóle nic o tej osobie nie było, więc to w ogóle było dla mnie jakieś takie dziwne. Ale wiesz, kieruje mhm. mnie doktor nauk medycznych, ginekologii do takiej osoby, która po prostu jest jakaś dziwna. I nigdy się nie dowiedziałam u żadnego z tych dietetyków, dietetyczek, że to jest choroba. Nigdy. Zawsze było. Wystarczy, że zrobisz to, to, to i to. Wystarczy, że coś. Trzy razy dziennie będziesz jadła. Będziesz jadła sześć razy dziennie, będziesz jadła wszystko. Będziesz jadła wszystko oprócz, wiesz, i naprawdę mam wrażenie, że wychodziłam z tych spotkań i z tych terapii. Jeszcze, jeszcze bardziej, bardziej chora. Jeszcze bardziej chora. Mhm. Bo już kompletnie nie wiedziałam, co mam robić. Kompletnie. Wiesz, no, to jest trudna sytuacja. Znaczy. Bo w ogóle rynek jest taki, że myślę, że teraz coraz więcej się mówi w ogóle o operacyjnym leczeniu otyłości i to dobrze. E... No i też o farmakologii, nie? <śmiech> <śmiech> tak. Natomiast dwa lata temu e, ja brałam udział w takim, znaczy trzy i dwa lata temu brałam udział w takim wyjeździe prozdrowotnym. E, no gdzie najpierw bo byłam zaproszona jako osoba do ocenienia tego wyjazdu. No więc za pierwszym razem to była taka klasyka, wiesz. Ćwiczenia, które dla mnie nie były trudne, bo to w ogóle był taki wyjazd y, adresowany do starszych osób. No, dietetycznie to tam była mhm. masakra, no bo to była jakaś totalna głodówka i ja po prostu płakałam prawie z głodu. Y, ale za drugim razem to jakby trochę ja to przejęłam. Mam trochę wyrzuty sumienia y, z tego powodu wobec tamtej dietetyczki, no ale w sumie jakby wiadomo, że osoba, która chce pojechać na taki wyjazd, chce zobaczyć mniej kilogramów na wadze, ale to jest też nasza odpowiedzialność, żeby tej osobie powiedzieć, wiesz, w tydzień to się za wiele nie zmieni. Eee, I też pamiętam, że tam w ogóle spotkałam taką menedżerkę, która mi powiedziała, bo tam mieliśmy się ważyć i ona się mnie zapytała, ile ja ważę. No ja mówię, no, no 62 kilo. Jak to waży 60 kilo? A tak? Eee, no, normalnie. No normalnie. Ale to kobieta powinna ważyć 50 kg, a ja mówię, Ale jaka kobieta? Dokładnie. I więc to było takie dla mnie, ja tak się poczułam, tak oceniona. Ja mówię: kurde, ja dietetyk, chyba jestem, jednak chyba coś jest nie tak. Ale, ale widzisz, masz wiedzę, masz doświadczenie, tak. masz wszystkie narzędzia i znasz to wszystko od podszewki, a wciąż gdzieś podświadomie takie coś brzmi jak zarzut, jak ocena, jak coś bardzo tak, negatywnego. Nie? Ale myślę, że to jest kwestia w ogóle tego, w jakich czasach się wychowałam. E, tych takich no, niemożliwych, raczej często do osiągnięcia, wzorców i tego ciągłego oceniania. Mhm. I dalej no, dobra, no jakby e, pojechałam z drugim razem, i tam też na ten wyjazd jeździła taka dziewczyna chora, no po prostu z chorobą otyłościową, z którą za pierwszym razem gadałam. Mówiłam: Słuchaj, weź, weź, pomyśl o tym, bo ty możesz tutaj przyjeżdżać, możesz robić te ćwiczenia, ja nie mam co do tego wątpliwości. A, tylko pytanie, po co? Jak długo jeszcze? I po roku yy, właśnie na tym drugim wyjeździe była też inna dietetyczka, która doprowadziła mnie nieraz do szewskiej pasji, opowiadając o tym, że jej pacjenci chudną. I jej pacjenci wypisują się z operacji bariatrycznych. Więc ja się naprawdę wściekłam, mm. bo mówię do niej, ale jaki masz follow-up? Jaką mm. masz obserwację długoterminową? Ale jak to? Ja mówię, no, czy ta osoba wróciła do Ciebie po roku, po dwóch latach? Czy wiesz, jak wygląda jej życie teraz? Bo ja jednak niewiele rzeczy wierzę w życiu, ale najbardziej wierzę w naukę. I długofalowe obserwacje są bezsprzeczne. Nie ma lepszego, yy, nie ma lepszego sposobu leczenia otyłości olbrzymiej i jej powikłań. Nie ma. Koniec, kropka. Nie ma. Niż Donia. chirurgiczne, chirurgiczne leczenie tak. otyłości. Mhm. I jakby ja, y, mimo tego, że bardzo wierzę w dietetykę, w psychodietetykę, w psychologię, w fizjoterapię, niestety, no to jest najlepszy sposób leczenia otyłości, olbrzymiej, chirurgiczne leczenie mm. otyłości i tyle. Tylko, że my jesteśmy tym trzonem, a, który musi zadbać o to i wspomóc pacjenta w tym, żeby zmienił te swoje codzienne nawyki, których nie ma od pięciu lat, tylko prawdopodobnie całe życie, bo nie przejął od swoich bliskich i mógł być, nie wiem, aktywny, e, aktywny głównie mhm. e, i choroba się nie ujawniała, ale w momencie, kiedy przyszła kontuzja, e, przyszła praca zawodowa, dzieci, samochód, winda, nieschody... E, to nagle to wszystko się rozjechało, i jednak ta choroba zaczęła się rozwijać. Mhm. Więc, a w ogóle to, yy, w ogóle za sukces yy, takiego zachowawczego leczenia otyłości, choroby otyłościowej, uznaje się redukcję 10% masy ciała i utrzymanie tego. 10% masy ciała, no to no to to jest u osoby, która waży 120 kilo, 12 kg Okej, okay, to będzie mniej i będzie prawdopodobnie czuła tą różnicę i jej cukrzyca będzie lepiej kontrolowana, nadciśnienie się ustabilizuje i tak dalej. Tylko pytanie, czy nadal to 108 kilo ją satysfakcjonuje. No to już zależy od tej osoby, tak? Mhm. Ale musimy pamiętać, że choroba otyłościowania się za sobą, inne choroby i nawet jeżeli ich jeszcze nie ma, to zaraz będą. Mhm. Więc y... ja zawsze mówię pacjentom, że ja sobie najbardziej cenię w mojej pracy szczerość. Więc y... jakby ja nie pozostawiam raczej złudzeń. Ja miałam kiedyś taką sytuację, że przyszła do mnie pacjentka, która w ogóle notabene bene była skierowana przez mojego ojca do mnie, <noise> bo on jej powiedział, że on jej tam czegoś nie zrobi, no bo ona po prostu musi zredukować, żeby ta operacja miała sens. Mm -hmm. Nie zrobił tego. Ale on nie jest bariatron. Nie, nie, nie. Mm -hmm. e... I ona powiedziała, i jak ja jej powiedziałam o tym, no, że wy pani, no, dla pani najlepsza by była operacja bariatryczna, to ona zaczęła na mnie krzyczeć, że ona nie jest żarłokiem. Ja wiem, że pani, ale ja tego w żadnym momencie nie powiedziałam. Ja powiedziałam tylko, że pani jest chora i trzeba się leczyć, a nie odchudzać. Więc no. Różne są sytuacje. Ale ja też miałam sytuacje takie, że na przykład swoją pacjentkę spotkałam kiedyś na ulicy i mówię do niej, a ja się zastanawiałam, co się z panią wydarzyło. Mm -hmm. I, ona, yy, I ona mówi, Pani, tam... i w ogóle tak mm. to jest śmieszne dosyć, że. Czasami mi się właśnie mi się wydaje, że jak, um, tak jak zapytałaś tej dietetyczki, jaki ona ma follow-up tych pacjentów, że ona ich tam odwodzi od. No, tak. Skutkuje to tym, że ona ich tak naprawdę odwodzi od leczenia. Tak. Mm, można tak, to ja na sobie postrzega to jako sukces. Um, ale właśnie ja sama pamiętam, jak na przykład, wiesz, idę na jakąś dietę zaleconą przez dietetyka. E, zresztą, już abstrahując w ogóle od tego, jak niewielu dietetyków zaleca jakiekolwiek zrobienie badań przed przepisaniem diety. Ja nawet czasami już potem wiesz, co robiłam, że sobie szłam na badania sama, tak oddolnie i przychodziłam już z kompletem badań. A ktoś tak zerka i tak, mh, mh, mh. wiesz, w ogóle, no, wysoki cholesterol. No. Zorientowałam się, nie? Mm. <laughs> Ale wiesz, jakby zero hormonów, sprawdzenia czy czegokolwiek, skierowania do endokrinologa, cokolwiek, ale mm, jak ktoś mi przepisywał, wiesz, te tam śniadania o siódmej rano i po prostu wiesz, gdzie ja mówię, że nie wstaję o takiej godzinie, że ja chodzę późno spać, wiesz, że ja nie jestem w stanie zjeść sześciu posiłków dziennie, że tak jakby ta dieta w ogóle nie była dla mnie, tylko ja no tak. dla tej diety, więc no odnosisz kolejny raz porażkę. Po prostu no to nie jest dla Ciebie, więc to rzucasz, rezygnujesz z tego. I potem już nie idziesz do tego samego dietetyka, bo ci jest po prostu wstyd. No właśnie, i to jest też to coś, jest co ja powiedziałam na konferencji bariatrycznej no. tydzień temu, że pacjenci, nie, że my w ogóle, bo akurat po operacjach bariatrycznych też ten follow up jest słaby na całym świecie, niezależnie od szerokości geograficznej. Ja powiedziałam, drodzy Państwo, pacjenci się nie zgłaszają nie dlatego że zapomnieli, tylko prawdopodobnie dlatego, że jeżeli przytyli, to jest im zwyczajnie wstyd. Mhm. I też ja tam głównie, głównie mówiłam o tym, żeby dlaczego jest tak ważny dietetyk, bo ten dietetyk ma zbudować zaufanie, żeby ten pacjent czuł, że może wrócić na każdym etapie, że on nie jest oceniany. No właśnie, że on nie przychodzi na egzamin do ciebie, tak. że tak. ty go nie sprawdzasz z tego, jak on je. Dokładnie, tylko raczej sprawdzamy w którym jesteśmy momencie, hmm. czy. Bo ja też nie, nie jestem fanką e, jadłospisów. Ja ogólnie unikam tego z pacjentami, żeby oni. Mm, po pierwsze, ja ich nie lubię układać. To jest dla mnie czasochłonne. E, ja bardziej bym chciała, żeby mój podopieczny był na jakichś torach i żeby przyszedł po prostu zrobić taki czek. Czy. Mm, czy ja jednak nie schodzę w stronę moich starych nawyków, y, bo bardzo często, y, ogólnie, my za pomocą jedzenia y, dajemy takie ujście naszym emocjom. Y, no, niektórzy robią to za pomocą jedzenia, inni to robią za pomocą alkoholu, inni za pomocą papierosów, nie wiem, dragów i tak dalej. I chodzi o to, że w tej takiej długofalowej, długoterminowej opiece to dietetyk jest po to, żeby wskazać, ok, potrzebujesz tego więcej, tego więcej, jakby żeby sprawdzić, czy się dobrze pacjent odżywia, czy ma dobry stan odżywienia i tak dalej. Natomiast tutaj też jest bardzo duża praca z psychologiem. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, żeby ten pacjent zrobił ten czek, tylko po to, żeby wiedzieć, że wszystko jest okej. Okay. Bo to, to nie chodzi właśnie znowu o ocenianie. To jest tak, jak sprawdzenie, nie wiem, samochodu, bo masz co roku, musisz po prostu mieć stempelek w dowodzie rejestracyjnym. Mhm. Albo jak się raz na pół roku powinno chodzić do stomatologa. To jest to samo. Mhm. Sprawdza, że po prostu wszystko jest ok. Ale jeszcze wracając do tego, co mówiłaś o badaniach diagnostycznych, my niespecjalnie mamy możliwość kierowania pacjentów. Na no, badania. ale prywatnie możesz zalecić coś, na przykład w sensie no ja, doradzić, nie? doradzić. No, tak. Ale rozumiem, że w systemie takim, traktując jakby opieka zdrowia, czy opieka. Mm, nie mówi się służba Nie, nie, mówi się, nie, służba mówi się opieka zdrowotna. Opieka zdrowotna, właśnie. Jako system, wiesz, no, mówiąc tutaj o pa państwowych mhm. narzędziach i tak dalej, systemowych, no to faktycznie nie macie, bo nie jesteście lekarzami. Tak, no i ogólnie ja pracowałam bardzo długo w szpitalu, na chirurgii i zawsze chciałam gdzieś, miałam tą potrzebę pokazania, hej, ja wiem, co robię. I ja poszłam na studia podyplomowe z żywienia klinicznego, i tam się głównie uczyłam o żywieniu dojlitowym, pozaelitowym. Więc, tak naprawdę, jak do profesora Paśnika odsyłano powikłania, takie najgorsze po operacjach bariatrycznych, których zaznaczam, jest super mało i każdego pacjenta z powikłania pamiętam z imienia i nazwiska, więc jak na 10 lat pracy w szpitalu, to naprawdę ich było mało. Mhm to ja brałam udział też w tym leczeniu, no bo to ja rozpisywałam te worki albo pozajelitowe, albo później dojelitowe i tak dalej. Więc ja też mam trochę zakrzywiony obraz, bo ja zawsze mówię pacjentowi, no ja bym chciała zobaczyć to, to, to i to. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, bo my jesteśmy tego uczeni, że ty nie jesteś od diagnozowania. Natomiast uważam... Ty jako dietetyk. Tak. Mhm. Ale uważam, że też jako dietetyk, osoba, która jednak coś wie... Na temat metabolizmu, warto jest spojrzeć. Mhm. Szczególnie jeżeli mamy takie sytuacje, że nie wiem, pacjent nam zgłasza, że nie ma siły, że jest osłabiony, że chętnie by poszedł na ten trening, ale po prostu nie ma siły. No bo jak ma do wyboru położyć się albo pójść na trening, to jednak się położy. Mhm. No to to są takie rzeczy, które mogą nam podpowiedzieć coś, że coś się dzieje. Na przykład, że nie ma żelaza. Tam albo ma, czy ma niskie. Tak. Nie no, mówię o sobie, bo ja akurat. Yy, tak, to, ale, no, mm -hmm. ale chciałam ci powiedzieć, że to, co ci powiedziałam ostatnio mm -hmm. przez telefon, tak. to miałam ostatnio pacjentkę, która mm -hmm. miała totalnie żelazo na podłodze i też jej powiedziałam, że okej, okay, dobra może sprawdźmy mieć i zacznij brać mieć mm -hmm. i tak podskoczyło do góry, mm -hmm. bo ona miała mieć jeszcze jedną operację, yy, że nie chcieli jej zakwalifikować w ogóle przez to, bo miała taką anemię, ale się udało. Więc Właśnie, extra. bo też są pacjenci, którzy mają operacji kilka takich bariatrycznych. Jezu, mam nadzieję, że nie kilka, ale na przykład, że mieli na przykład rękawową resekcję żołądka, tak. a później mają gastric bypass. E... Czy to jest tak, że oni po operacjach bariatrycznych, uwaga, używam wielkiego skrótu myślowego, e, ponoszą jakąś znowu porażkę? Czy to po prostu jest na przykład nieskuteczność danej metody, czy po prostu, co, co zazwyczaj w takich przypadkach zawodzi? Y -y. Wiesz co, y, zawodzi moim zdaniem brak edukacji y -y. Brak świadomości bardzo często, bo jednak w związku z tym, że zaczęło się mówić więcej o operacjach bariatrycznych, to też część osób podchodzi do tego trochę jak do wycięcia pieprzyka. Mhm. Czasem takie mam wrażenie, że... Ja mam, wiesz, takie wrażenie, że to nawet nie wycięcie pieprzyka, tylko to jest takie jakby pójść sobie na liposukcję. Że to jest trochę, to ma mi poprawić wygląd, yy, ale jakby człowiek to robi i znam jedną taką osobę, która właśnie po prostu sobie zrobiła taką operację i nic za tym nie poszło. Nie było nic wcześniej, no. nic później. Oczywiście była ta cała, wiesz, fizjolo fizjologiczne aspekty tego i takie, wiesz, że nie jesteś w stanie dużo zjeść, że nie odczuwasz tego głodu. Ale no. po dwóch latach. No, niestety. Znaczy, to też jest tak, że yy... ja zawsze powtarzam. Że okej, okay, nawet jeżeli nie zdążymy wypracować pewnych rzeczy, mhm. jest na to czas po operacji, to nie jest tak, że już wszystko przepadło. Właśnie. I e, jest tutaj na spokojnie. Natomiast bo to są dwie rzeczy, albo ktoś ma trzy może, nawet więcej. Mhm. Ktoś może startować z bardzo wysokiej masy ciała e, nie wiem, typu właśnie 200 kilo. I wiadomo, że to zapewni mu tam redukcję załóżmy do 120 takich takim bardzo dobrym 80 kg ja się kręcę. No. no. Ale no i wiadomo, że lepiej jest mu zrobić kolejną operację, czyli poza y, rękawową resekcję żołądka, żołądka przepraszam, to jeszcze mu zrobić y, gastric, gastric bypass. bypass. One się różnią czym? Możesz tak pokrótce wytłumaczyć? Chodzi o to, że y, jest odcięty żołądek tuż za wpustem, czyli dosyć wysoko. On sobie siedzi tam dalej i robi się dwa zespolenia. Jedno jest żołądkowo-jelitowe, a drugie jest jelitowo-jelitowe. Są dwie mhm. m, pętle. Jedna jest pokarmowa, a druga jest y, enzymatyczna. Czyli I trawiemy, to się tam, Tak. Mhm. I to się tam za dwunastnicą y, za mniej więcej łączy. E, to jest to jest tak, że to może być w planie od początku, bo takie będą najlepsze efekty chudnięcia. To też jest tak, że ta osoba może mieć dużo lepszy efekt Ta po, po tej pierwszej operacji. Może się nigdy nie zdecydować, bo ta pierwsza jej wystarczyła. Też jest taka mm -hmm. możliwość. A to chodzi o to, że, mm. że rękawowa restrykcja żołądka, czy tak zwany sleeve... Tak, to jest metoda mniej inwazyjna, bardziej, na przykład mogą się skutki, no bo ten żołądek może się w skrócie, może się zwiększyć znowu, tak? On się rozszerzyć troszeczkę. A no to trzeba lat. Lat. No to dobrze. Bo jeszcze często straszą, że to wiesz, pół roku i nie, masakra. Razu, nie Ale to trzeba tam, bardzo chcieć. Naprawdę? Bardzo chcieć. To muszę to powiedzieć tej mojej bliskiej osobie. <gry> I druga rzecz, że tam się odnawia ten, ten fragment żołądka, który znowu wydziela grelinę, tak? Czy to są wszystko mity? Nie do końca. Wiesz, też no. z tą greliną to... Ten... W sensie, dlaczego osobie po takim, po takim sliwie, na przykład, który schudł 80 kilo... Czy jest chudno, zredukował masę ciała, trzeba zrobić jeszcze gastric bypass, żeby dalej redukował tę masę ciała. Jakby w sensie. Czy jedna co, jest mniej skuteczna, z czego to właśnie wynika? E, znaczy, bypass na pewno jest trochę bardziej skuteczny, mm -hmm. e, ale trochę. E, tylko też chodzi o to, jaka jest ta masa docelowa, tak? No mm -hmm. bo jeżeli ktoś ma 150 kg nadwagi, to raczej na samym sliwie to nie zejdzie. Natomiast jeżeli to jest osoba, której to wystarczy, mm -hmm wyższa masa, no to też jakby moim zdaniem nie ma co się operować kolejno. Ale tak raz. biologicznie, dlaczego sliwie jest wtedy niewystarczający, skoro będzie dalej ten pacjent przyjmował na tyle mało kalorii? Mhm. Znaczy, wiesz co, to też zależy od stylu życia, tak? Czy ta osoba będzie mogła się tyle ruszać mhm. i tak dalej. Tam są pewne takie niuanse, jeżeli chodzi o uczucie sytości, mhm. ale no wiesz, ja mam takiego pacjenta, który schudł bardzo, bardzo dużo schudł 120 kg, i później jeszcze chciał tam 50 schudnąć. Yy, nie wiem, czy mu się to udało. Myślę, że tak. Natomiast gdzieś tam no, wypadł z follow-upu. Mhm. Yy, natomiast to, co. Yy, jest duża szansa, że mu się dało, skoro nie wrócił. Tak. Skoro no, wracał wrócę. po więcej. No. Tak. Natomiast, yy, bo tak, są jeszcze dwie rzeczy, po co się robi telewizyjne operacje otyłości. Posliwie bardzo często jest zgaga. Mhm. I to jest taka nie do wytrzymania, że pacjenci naprawdę mówią: Okej, okay, dobra, już dłużej tego nie zniosę. prawda, słyszałam. O to. Czy ja tego na szczęście nie mam? No, I niech tak zostanie. Mhm. Eee, I my dietetycznie niewiele możemy z tym zrobić. To znaczy, jest tak, że jeżeli e, ktoś zaczął jeść znowu trzy e, albo dwa posiłki e, dziennie, to prawdopodobnie zaczyna jeść dużo większe porcje, no i nie sposób mu się tam odbija albo popija, i, i to też powoduje zgagę. Natomiast yy, trzeci powód jest taki, że rzeczywiście ktoś przytył. I yy, ja się w zasadzie z tym nie spotkałam, żeby to były jakieś takie super duże porcje. Mm -hmm. Hmm. bo tak jak mówię, to jest, to jest kwestia tego, że kropla drąży skałę, tak? No wiesz, ale z drugiej strony można... Ja to kiedyś usłyszałam od kogoś, że właśnie kto miał taką operację, że spoko, może dalej zjeść bardzo małą porcję, ale jak sobie rozpuścisz, wiesz, tabliczkę czekolady, to ci, wiesz, ma się zmieści do połowy filiżanki, nie? Wiesz o co chodzi, tak, że to też zależy... To, tak, to, jest, kaloryka, to zależy nie? od tego, co jesz i co pijesz. No bo... Yy... No wiadomo, że przyjemniej jest wypić kawkę z mlekiem niż wodę, albo wypić coś, co ma smak niż wodę. E, więc bardzo często dzieje się tak, że pacjenci po prostu wybierają takie smakowe rzeczy bardzo kaloryczne. E, ja miałam zresztą takiego pacjenta, który miał 12 lat temu sliwa. Hmm. E, I ponieważ on miał pracę fizyczną, taką dosyć wymagającą. On też chód z, e, z bardzo wysokiej masy, bo on tam chyba z 220 chudł. schód najniżej do 135. Jest to jest super efekt. No ale znowu przy tył 15, był coraz starszy, przyszedł do profesora, profesor powiedział, no okej, okay, no tam załóżmy panie Krzyśku, no to robimy, e, no to ja proponuję, żeby pan się przeszedł tutaj po moich specjalistkach, ocenimy jak to wygląda, możemy operować. No i pan Krzysiek przyszedł, ja tam z nim przeprowadziłam taką, mhm. taki wywiad i się okazało, że on totalnie nie wiedział, co robi. W sensie jadł nadal małe porcje, ale jad bardzo wysokokalorycznie. I w zasadzie dzięki e, współpracy ze mną i z Martą, fizjoterapeutką, mu zwróciłyśmy naprawdę na niewiele rzeczy uwagę, a on zredukował, ostatnio jak u mnie był, to ważył 120 kilo, czyli jeszcze mniej niż po operacji. Wow. Więc to się da. Mhm. Tylko po prostu trzeba e, zaufać sobie i robić to małymi kroczkami. Mhm. Dla mnie to, co y, chyba operacja y, w ogóle mi powiedziała o życiu, to jest y, to po angielsku ładniej brzmi niż po polsku, ale właśnie to, żeby zaufać procesowi. Tak. Ja się zawsze na każdej diecie, w ogóle w każdym takim wiesz, powiedzmy, odchudzaniu y, przerażałam się przestojami wagi. Tutaj mhm. to jest generalnie notoryczne, prawda? Bo tak. Po prostu leci, zatrzymuje się, leci, zatrzymuje się. Ja byłam spanikowana, kiedy po trzech tygodniach, a wiesz, moja historia jakby, nawet nie powiem leczenia, bo ja się leczę od niedawna, nie? tylko uh -huh. takiego właśnie nawigowania, błądzenia właściwie po tych wszystkich różnych um, historiach. Ja byłam przekonana, że nawet jak ja sobie zrobię tę operację, znaczy zrobię sobie, jak się poddam tej operacji... To będziesz tą jedną, jedyną osobą. Tak, tak. Jak większość. I to się po trzech tygodniach, wiesz, zatrzymała mi się waga. Ja agu. Nie pamiętam. To jest koniec, nie? Dzwoniłam, masakra, tak. nie? Co tutaj hmm. zrobić? Jezus, może wiesz, ja dam pół słoiczka Gerbera, wiesz, na, czy tam jakiegoś hipa na, na obiad, i ja po prostu byłam przekonana, że od tego przytyję, nie? No tak, bo, w ogóle strasznie długo chciałaś być na tych dietach papkowatych, pamiętam. Tak, bo to było bardzo bezpieczne, wiesz, tak. bo ja, ja y, człowiek, w ogóle ostatnio rozmawiałam z moją. Przyjaciółką, która też jest po takiej operacji, co prawda y, całkiem niedługo y, i ona mi powiedziała jedną rzecz. Po pierwsze, mam przestój wagi, więc oczywiście panika, też mnie jest po tak. podobnym czasie. Więc ja mówię spokojnie, naprawdę. Wiem, że to teraz brzmi tak, jakbym była jedną z tych 200 gadających głów na grupie, wiesz, tak, tak, o tak, chirurgicznej tak. naczeniotłości, no. ale to naprawdę tak jest. I mówię: zaufaj sobie. A ona mówi: ale ja sobie nie ufam. Stara, ja musiałam zrobić tę operację, bo sobie nie ufam. Wiesz, Aha. o co chodzi? I to jest też taki duży problem. Jest dla mnie na przykład słoiczki były bezpieczniejsze, bo ja po prostu wiesz, widziałam na etykiecie, co jest w środku. Ja wiem, ale powinnaś była też zauważyć, że tam nie ma białka. Tak, ale sobie sypałam to białko. Wiesz, o co chodzi, nie? No. Ja, ja, wszystko, ja jakby nie mówię, że to była dobra, ja wiem, dobra ja wiem, ja droga, ja wiem. tylko w pewnym momencie właśnie trzeba siebie słuchać, ale to też trzeba mieć bardzo dużą przestrzeń do tego. Ja wiem, znaczy, mówi, wiesz, trzeba, trzeba mieć osobę, która ci powie, wiem, że się boisz, tak. ale po prostu daj sobie czas. Tak. I te, no bo ten strach tak. jest okropny. Potworne ja miałam nieraz no. pacjentów po rewizyjnej operacji otyłości, bo ja zawsze to, co jest najważniejsze. Mhm. To jest powiedzenie tej osobie hej, teraz będzie zupełnie inaczej, nie będziesz tak odczuwać sytości. Bo posliwie to jest takie, weźmiesz za duży kęs jest pach, Boli. Mm -hmm. stop. Mm -hmm. Tak. A po bypassie się tego nie ma. W sensie jest totalna różnica. Ja miałam nie dla pacjentów, którzy następnego dnia po operacji do mnie przyjeżdżali i mówili, ja mogę bez oporu wypić szklankę wody. No. Ja wiem, że to brzmi egzotycznie dla wszystkich. Mm -hmm. Pewnie którzy tego nigdy nie doświadczyli, ale no faktycznie tak. to jest tak, że Um, wiesz, jak ja czasami mam, że po operacji pamiętam, że byłam w stanie wypić. W ogóle się strasznie bałam pić, więc ja piłam mm -hmm. tak. No tak, <laughs> bo tak. łyka i na 10 razy, wiesz. Mm -mm. Ale teraz, teraz się doliczyłam, że potrafię zrobić 6 łyków. No. Tak, bo to też jest tak, że ja mówię tym moim pacjentom no. tak bez ogródek. Bardzo wprost. Co się stanie, jeśli zjeżdżasz mm -hmm. w biegu za duży kęs? I no... Ja raczej wolę powiedzieć wszystko moim pacjentom, mhm. niż właśnie, żeby szukali odpowiedzi na forach, bo to jest najgorsze miejsce, gdzie można wejść. Wiem. Więc yy, zwykle moi pacjenci wychodzą po prostu z takimi oczami. Ja mówię, tak nie będzie, ale muszę to powiedzieć. Mhm. Bo to też chodzi o to, żeby pacjent był uważniejszy na siebie, bo to wszystko chodzi też o uważność. Mm -hmm. No i yy... Więc na przykład, jeżeli weźmie za duży kęs jedzenia, to po pierwsze, albo go będzie to bardzo boleć, bo to jest tak, jakby ktoś walnął w plac słoneczny, będzie a po drugie, będzie wymiotował. Tak. Najpierw się spieni śliną. Tak, o Jezus, to jest najpierw straszne Najpierw się spieni mm -hmm. śliną i będzie po prostu jak przy wściekliźnie. I będzie próbował. To Ja może powiem, bo to jest takie, to nie jest piana, tylko to jest coś takiego przedziwnego. To jest, taka, tak... to jest taka ślina, bo to się wydaje, generalnie jak zdrowy człowiek. Wymiotuje, mhm. to się zbiera taka bardzo rzadka, mhm. ślina, tak jakby woda. Ona jest taka nawet czasami tak, słodkawa, tak, tak. może być taka metaliczna. Mhm. To w ogóle nie jest to. Mhm. To jest coś w rodzaju takiego bardzo gęstego. Ja sobie to nazywam sokiem żołądkowym, bo to jest w mhm. ogóle, jakby się tak tym splunęło, to to się po prostu ciągnie jak taki ser z pizzy. To jest po prostu takie długie, gęste mhm. bąble w tym są, takie bańki. I po prostu zaczyna się tym pluć. I się pluje, pluje, tak, pluje, tak, pluje, tak. pluje, 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 pluje. Aż się uda albo się nie uda. Al tak, dokładnie. I to jest wymiotowanie tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, to nie jest takie właśnie, że jest uczucie, nie że jest mi niedobrze. Takie... Tylko to jest takie jakby wy wyciśnień. Nie wiem. To no tak, jest... No, to jest w ogóle taka akcja żyć albo nie żyć. No, w pewnym no. momencie. <laughs> znaczy, ja się śmieję. Wiem, że to jest w ogóle obrzydliwe, ale też bardzo dużo osób zadaje mi bardzo często, pewnie tobie tak samo, y takie samo pytania. Na przykład, jak to jest? Jak zjem za dużo? Po pierwsze bardzo jest mało prawdopodobne, że jest za dużo. Jeżeli zjesz, zjesz za dużo, to organizm od razu powie stop, proszę to usunąć. Wyrzucić, usunąć. Po Prostu to no, się nie mieści, nie? No tak. No. Znaczy no. Ja zawsze mówię tak. Mamy dwie opcje. Albo się można przygotować. Mhm. Wtedy też to nie jest powiedziane, że się nie uniknie błędu, bo tak jak mówię, ja jeżeli. Ja jestem osobą, która się nie przygotowała, jakby dietetycznie mhm. wiesz. Czy gdybym nie trafiła na ciebie, to może bym nawet wiesz, nie wiedziała, jaką uwagę przywiązywać do tego, żeby, żeby po prostu iść powoli, żeby to gryźć, żeby to mhm. naprawdę wiesz, sto razy prze, przemielić w tej buzi. Znaczy, bo to chodzi o to, że albo będziesz się przygotowywać, będziesz właśnie uważna, no, albo się nauczysz na własnych błędach. Tylko po co to robić? Bo to po pierwsze. Może spowodować, że się odwodnisz. Po drugie, wytracisz też witaminę B1, co jest dosyć. Ja raz widziałam, co prawda, taką opcję, ale dziewczyna miała objawy neurologiczne. To się nie dzieje. To się dzieje zwykle u alkoholików, którzy i tak nie chodzą do lekarza. A witamina B1 jest w czym na przykład? Tego znaczy, nie wróżniejsz? jest jakby. Nie, bo a, to nie aha, o to chodzi. Ją okay. wytracasz w momencie, kiedy wymiotujesz. A, okay. a, a trzecia, tylko ona bardzo dużo wymiotowała. To od razu uspokajam. Mm -hmm. I raz to widziałam na bardzo, bardzo wielu pacjentach. No, mm -hmm. e, A trzecia opcja, e, nie wiem, co mówiłam. Mówiłam o... No, o, tych, a, o wymiotach. Tak, że możesz się przygotować. A, możesz i się to, przygotować, mm -hmm. tak. A trzecia rzecz, która się z tym wiąże, poza tym właśnie, że źle się czujesz i to jest w ogóle hardcore, e, i możesz się odwodnić, źle się czuć jeszcze dłużej, mm -hmm. e, to jest lęk. Mm. I to jest lęk, który dotyka e, tego, że na przykład boisz się jeść, boisz się rozszerzać dietę, i to Dlatego jest Dlatego ja się czułam bezpiecznie na słoiczkach bardzo no, długo. Pamiętam, tak. że ty mnie ty, ty też nie oceniłaś, tylko pamiętam, że powiedziałaś mi, wiesz, to jest w tym momencie, na, ten, na tym etapie dla ciebie dobre, bo wiesz, co jesz. I nie musisz no. w ogóle myśleć. Ale trzeba będzie zacząć myśleć, bo nie będziesz na tych słoikach całe życie, nie? Tak. No i no białko. No ja, ja tego tak. białka to mocno, mocno zawsze pilnuję, bo to też chodzi o to, że to jest naturalne, że każdy pacjent traci trochę masy mięśniowej. Mhm. tylko chodzi o to, żeby nie stracić jej za dużo no bo jak stracisz jej za dużo, to po pierwsze nie będziesz miała siły, po drugie będą cię boleć miejsca, które wcześniej cię nie bolały, na przykład kręgosłup po trzecie, pomijam fakt włosów, łamania paznokci i tak dalej ale przede wszystkim stracisz bardzo dużo odporności, jakby białko jest naszym budulcem i o ile jesteś w stanie sobie wytworzyć ze swoich zapasów tłuszcze glukozę i tak dalej, to nie wytworzysz sobie nigdy białka, je musisz przyjąć z dietą a to nie jest takie proste. To jest bardzo ważne. Mhm. Mm, bo posliwie tego białka tak kreatywnie je. nie trzeba tak bardzo dużo, ale jest i tak z tym problem, żeby to przyswoić. A po bypassie nie do końca wiesz, ile ci się wchłania. I mhm. tego musisz dwa razy więcej niż posliwie, więc ta suplementacja jest po Jezus, prostu super jak ja bym konieczna. Miała jeść tyle. Bo zalecenie no. jest tam 60-90. Niektórzy nawet zalecają tak. 100 gramów białka na dobę. No, tak, 80 ja jest mia... dobrze. Mhm. Mhm to sobie tylko wyobrażam, że bym przyjąć, nie wiem, 160, to to by było trudne. No to jest dosyć hardkorowe. No, problem się zaczyna, jak ktoś jest na przykład bardzo aktywny fizycznie, no, to mm -hmm. wtedy to ja się muszę nagłowić. Ale wiesz, też chcę powiedzieć coś bardzo pozytywnego, co ja też w ogóle widzę, nawet na przestrzeni roku, że i tak rok temu kupienie już takich produktów wysokobiałkowych było możliwe w takich tak. sklepach typu, nie wiem, tam jedziesz sobie do jakiegoś supermarketu i kupujesz, mm -hmm. ale to powiedzmy był skyr Mhm. Serek, y, jakiś tam, wiesz, ten wiejski, plus tam jakiś jeden jogurt, jeden pudding i tak dalej. Dzisiaj od tego się uginają, zaczynają się uginać tak. półki. Są całe działy białkowe i to jest naprawdę, y, Lidl biedronka, w żabkach są takie rzeczy. Tak. I to ma naprawdę, jeżeli chodzi o pacjentów bariatrycznych, to ma super konsystencję. Bo to nie jest twarde i nie trzeba tego gryźć. Ja wiem, ale... Jak już pewnie Wiem. zauważyłaś, możesz takich rzeczy bardziej właśnie płynnych zjeść więcej, szybciej jesteś głodna. Mhm. Więc każdy kim ma Wiem. dwa końce. To prawda. Raczej podchodzę do tego tak, że ja informuję moich pacjentów. Mm -hmm. To jest dobrze, ale może być trochę inaczej. Tak, ale chcę też powiedzieć, wiem, jakby nie jestem y, osobą, która y, nie wiem, jest twoją szefową, więc też się nie będę jakby chwalić, ale chciałabym, chciałabym Ci bardzo podziękować i, i pochwalić jednak za to, y, właśnie w jaki sposób ty podeszłaś do mnie. Bo byłaś pierwszą osobą, która nie powiedziała. Ale nie, 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 nie. Hola, hola, hola. Absolutnie nie. nie Tego, Pamiętam, powiedziałam ci jedną rzecz. Yy, I to było wszędzie napisane, absolutnie odstawiasz gazowane. I ja mówię, kurde. Ja mam jedną rzecz, bez której sobie nie wyobrażam życia. I to jest kola zero. No i co? Pijesz ją? Piję ją. Mam takiego pacjenta. I to właśnie ty mi o nim opowiedziałaś. A, okej. Okay. Ty mi o nim opowiedziałaś, że on yy, po prostu. Powiedziałaś mi tak, Justyna. Jeżeli nie jesteś w stanie sobie bez tego życia wyobrazić. Bo to mi jakby, wiesz, kompensuje na przykład smak na słodkie. Jak mm -hmm. czasami mam ochotę słodycze jeszcze czy takiego Tak, no więc jakby. E, poza tym ja po prostu bardzo lubię ten smak. Staram się mm -hmm. też nie pić za dużo alkoholu w ogóle. Jakby staram się nie pić alkoholu. No, czasami mi to wychodzi, czasami, no, ale wiesz, mm -hmm. jakby jak są imprezy. Bla bla bla, nieważne. No. E, w każdym razie ta Cola Zero jest dla mnie czymś takim, co jest, co było dla mnie taką. Deską ratunku, gdybym miał jakikolwiek kryzys, to to uh -huh. był jedyny taki, powiedzmy, stary smak, nie wiem, taki bezpieczny, nie wiem jak to powiedzieć. No właśnie, może człowiek sobie reguluje to jakoś. Uh -huh. I, I też nigdy, wiesz, to nie jest tak, że ja te kole wypiję nie wiem, dwie butelki dziennie, absolutnie nie. Piję bardzo powoli, odgazowuję sobie w buzi, ale mam ten zimny, wiesz, ukochany napój, uh -huh. po prostu, który autentycznie wiem, że być może się ze mną nie zgodzisz, ale ja mam wrażenie, że on mi naprawdę uratował. Uratował mnie w bardzo wielu sytuacjach takich, wiesz, gdzie mogłabym mieć kryzys, a go nie miałam. Wiesz co, ja, ja nie mogę się z tobą zgodzić, czy nie zgodzić, no mm -hmm. bo to jest twoje. Mm -hmm. Jakby to... Ale ja uważam, właśnie jeżeli... to pokazuje, wiesz, twoje podejście do tego, że ty nie mówisz tak, ale absolutnie, wiesz, jak pracujesz ze mną, nigdy gazowanego nie możesz już wypić nie? w życiu. Wiesz co, ludzie są tak przyzwyczajeni do gazowanych rzeczy, że ja im mówię, no okej, okay, ale może nie na początku. Tak, ja nie piłam na początku. No bo to też chodzi o to, że po prostu będą się bardzo źle czuć. A moim zadaniem mhm. nie jest to, że ktoś ma schudnąć i to utrzymać. No, mhm. To jest ważne w tym procesie na pewno dla pacjenta, ale przede wszystkim ja mam redukować ryzyko powikłań. E, a długoterminowym powikłaniem też jest na przykład zgaga. Hmm. Chociaż to bardziej zależy od operacji, ale, ale mhm. na przykład tak jak mówiłam, jeżeli ktoś się je dwa razy dziennie, to też raczej będzie miał tą zgagę. E, ale też. E, to, żeby ten pacjent się dobrze czuł. A dobre samopoczucie to nie jest tylko to, co idzie tam z żołądka, tylko to też jest psycha. Oczywiście, że tak. Więc ja mam takie podejście, okej, okay, no są rzeczy. Ale jest takie holistyczne, nie? Że tak. Jesz dobrze, czujesz się dobrze. Tak, to... masz zaspokojone potrzeby. Tak, no i to jest tak, że ja staram się w ogóle holistycznie podchodzić i też patrzę mhm. na to, żeby po prostu pracować z osobami, e, nie wiem, czy z psychologiem, czy z fizjoterapeutą. Czy z lekarzem, z którym ja wiem, że mamy ten, te sam, ten sam system wartości, mówiąc krótko, mhm. że dla nas się liczy pacjent, że dla nas się liczy to, żeby mówić, no, że gramy do, do, jakby do jednej bramki, tak, że mówimy jednym głosem. Mhm. E, i ja za to też e, no, uwielbiam profesora Paśnika, ale też jego wychowanków, mhm. e, bo oni zawsze mówią: no, okej, okay, wszystko fajnie. Tylko, że ja tutaj mam związane ręce i tutaj pani pomoże tylko, nie wiem, dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog i tak dalej. Więc no profesor też tak ma zresztą, że nawet jeżeli prywatnie operuje, to każdy pacjent musi przejść tą samą drogę. Właśnie to jest cudowne i wiesz, no ja absolutnie nie chcę decydować za kogoś ani polecać, no bo jakby odpowiedzialność jest ogromna, ale jeżeli bym miała gdziekolwiek kierować kogokolwiek, to raczej właśnie do, do takich całych zespołów, jak, jak, jak i wytworzycie. Um, ja też tak, mm -hmm. ja bardzo ewoluowałam w swojej pracy. Kiedyś mm -hmm. byłam bardziej zero-jedynkowa. Mówiłam, i okay, dobra, tego się musimy nauczyć, jest tyle i tyle czasu, mamy na to i na to czas. Ale mm -hmm. znaczy, ja też jestem osobą, która czasem mówi pacjentowi, że może to jeszcze nie jest ten czas, może trzeba się wstrzymać, trzeba do tego bardziej świadomie podejść. E i też uważam, że to nie jest tak, że trzeba to zrobić. Mhm. Bo okej, okay, ja y, o, jestem orędowniczką tego, że operacja bariatryczna jest najlepszym sposobem leczenia otyłości olbrzymiej, ale uważam, że to pacjent podejmuje zaczynamy no, tak jest. To pacjent podejmuje decyzję i on musi być gotowy. Mhm. To nie ma być spełnianie oczekiwań, nie wiem, społeczeństwa, lekarza, kogokolwiek. To, to jest jego decyzja, jego życie. I zatem idą, no, to będzie miało swoje no, swoje efekty, ale nie tylko pozytywne, mogą być też jakieś negatywne, no bo ktoś mógł się nie czuć po prostu zwyczajnie gotowy. Dokładnie. Więc no, to jest moim zdaniem super ważne. Jeżeli ktoś teraz, a wiem, że jest dużo takich osób, rozważa sobie, czy rozważa sobie, podjął decyzję, że się podda takiej operacji, i trafia, absolutnie nie mówię tego w negatywnym sensie, ale trafia do takiego, wiesz, gdzieś tam takiego ośrodka, którego będzie operował, który właśnie tak się nie opiekuje pacjentem, nie ma tych zaleceń, tylko po prostu każe się zrobić badania, zakwalifikować kogoś na operację, wyznacza termin, proszę się stawić tego i tego dnia i nie ma tej pracy. Co powinna taka osoba zacząć robić według Ciebie, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał tej operacji, jak najlepiej się do niej przygotować? Co ma robić? Oprócz tego, że zadzwoni do ciebie i się umówić. Tak, to po pierwsze. A po drugie, zastanowić się, czy do tej osoby ma na pewno zaufanie. Hmm. Eee, pod, dla, znaczy, wiesz, czasami czy... to są na przykład programy Cosbar, prawda? Więc jakby no, taka osoba musi się. Czy wiesz, no mieszka w jakiejś mniejszej miejscowości, w takim danym ośrodku, ja blisko domu, tu operują. No, załóżmy, że nie ma wyboru, nie. Ja wiem, ale to wtedy, to wtedy szukać. Po prostu znaczy, no ja mhm. zapraszam do siebie oczywiście. Mhm. E, ale nadal to jest nasze życie w naszych rękach i oczywiście można być e, korzystać z kozbaru. To jest dobre rozwiązanie. Natomiast to e, no ma swoje plusy i minusy. Oczywiście. E, natomiast uważam, że taka inwestycja w siebie, w swoje zdrowie takie długoterminowe, mm, jest super ważna i no jakby. Problem polega na tym, że każdy z nas chciałby mieć szybkie rozwiązanie. E, I dlatego wiele osób kupuje sobie milion sprzętów do domu, do kuchni, bo to na pewno mi pomoże. Ale niestety no, to jest żmudna praca, bardzo konsekwentna. To są powinny być małe kroczki, a nie taki przewrót o 180 stopni, chociaż operacja coś takiego robi na początek. Dokładnie. E, natomiast musimy pamiętać o tym, że to jest przewrót na chwilę po tej operacji, a bo ja mówię moim pacjentom tak, po operacji zmieni się niby wszystko, ale tak naprawdę nic. Bo zmieni się anatomia. Zmieni się to, że będzie zupełnie inaczej odczuwalny głód, zupełnie inaczej odczuwalna sytość. Ale życie pozostanie życiem. I nie zaplanujemy sobie tego. Mm. Bo wrócimy do tego samego środowiska, do tego samego y, partnera, y, nie wiem, do tych samych zwierząt, dzieci do tej samej pracy. Mm -hmm. I ja mam bardzo dużo pacjentów, którzy do mnie wracają, nie wiem, po paru latach i mówią, nawet nie po paru latach, bo często na tych forach w ogóle jest taki, jest taki przekaz, dobra, jesteś tam dwa miesiące po operacji, jest ci trudno, zobaczysz, co będzie po roku. Po roku będzie podobnie. Mhm. Tylko, że chodzi o to. Będziesz więcej wiedziała. Tak, tylko chodzi o to, że po roku prawdopodobnie choroba będzie w remisji, nie będzie się tak zmieniać ta mhm. masa ciała. Mhm. I łatwo się zapomnieć. Nie, bardziej nie? chodzi o to, że docierają do ciebie sygnały, że to życie wcale się nie zmieniło, bo byłaś skupiona tak na tym, że ta masa ci spada. Ale te rzeczy, które cię wcześniej wkurzały, nadal cię wkurzają, mhm. i nie, poza tym się nie zmieniło. Ale ten pierwszy rok rzeczywiście z mojego punktu widzenia jest trudny yy, pod tym względem, że my jesteśmy tylko ludźmi. Więc jak człowiek przestaje się bać, że coś zje i to mu zaszkodzi, i zaczyna próbować. To następnego dnia, pyk, 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 wskakuje na wagę, nadal spada. No to za tydzień znowu spróbuję tak zaczyna próbować, próbować, próbować. I gdzieś tam mu się z tyłu głowy no, koduje, że teraz to już mogę wszystko. No nie. Mm -hmm. Bo jak się wróci do tego starego stylu życia, to ta masa zacznie znowu wzrastać. Tylko nie wzrośnie tak, że znowu plus 60 kilo z dnia na dzień, tylko no to też jest proces. Więc jeżeli widzimy, że od tej minimalnej masy ciała weszło już 5%, to to jest jeszcze norma, ale to mhm. jest ten moment, w którym trzeba się zgłosić do specjalisty i sprawdzić, czy na pewno wszystko robię racjonalnie. Może Czyli tak. zawsze uważać. Może nie zawsze uważać, mhm. ale tak jak mówię, zrobić taki czek, raz na mhm. pół roku, czy raz na rok, żeby zobaczyć, w którym miejscu jestem i czy to, co robię na pewno jest dla mnie ok. Mhm. Ja chciałam ci jeszcze o jedną rzecz zapytać. Właśnie mm, to tak może już na koniec. Y... Czego na pewno nie robić. Co jest takiego najgorszego, co nie możemy... dowalać sobie. Mm -hmm. Nie myśleć o tym, i nie daję rady, ja nie daję rady. Jezu, znowu to zepsułem. Jezu, znowu mi nie wyszło. Nie dowalać sobie. Osoby chorujące na otyłość to są osoby, które codziennie sobie dowalają. Przestać to sobie robić. Życie jest jedno. Amen. Dużo zdrowia. Dzięki wielkie. Wzajemnie. Dzięki.